budżet zrównoważony, proinwestycyjny, na miarę możliwości, jakie dają dochody, które bardzo realistycznie wyszacowaliśmy. No i też budżet, który przygotowuje nas do nowej perspektywy finansowej. Bardzo dużo środków skierowaliśmy na przygotowanie dokumentacji, mam tu na myśli projekty drogowe, przede wszystkim projekty związane też z ochroną zdrowia, czyli wchodzące w obszar społeczny. Chciałem bardzo serdecznie podziękować radnym za dyskusję, za debatę nad tym budżetem. Była ona bardzo konstruktywna, ale jak sami wszyscy stwierdzili, potrzeba jeszcze wiele pracy i w komisjach, i w klubach, aby zapoznać się z całością tego budżetu w sposób precyzyjny. Przede wszystkim zwracam uwagę na coraz większy front inwestycji, jaki będzie skierowany nie tylko już na drogi, ale na infrastrukturę kolejową. Podkarpacka kolej aglomeracyjna, ponad 550 milionów złotych inwestycja rusza w tym roku. Będzie to zakup taboru, jak i także modernizacja infrastruktury, która jest niezbędna i konieczna do realizacji tej inwestycji. Ja myślę, że czas na inwestycje kolejowe i na transport kolejowy w tej chwili rusza. Podkarpacka kolej aglomeracyjna jest tego dowodem. Jesteśmy jednym z niewielu województw, które taki system komunikacji kolejowej wprowadza do swoich planów inwestycyjnych. A inne duże inwestycje poza koleją w innych dziedzinach? Podkarpackie Centrum Nauki, nasz Łukasiewicz, oczywiście inwestycje w infrastrukturę ochrony zdrowia, ponad 50 milionów jako wkłady własne do tych projektów, które są realizowane z RPO. Czyli mam tu na myśli nie tylko inwestycje w infrastrukturę, ale też infrastrukturę społeczną, bezpieczeństwo naszych mieszkańców, realizacja ważnych inwestycji związanych z remontem dróg, chodników, bo to jest wszystko bezpieczeństwo mieszkańców i jakość komunikacji po naszych drogach.